Witam Was serdecznie. Bohaterem dzisiejszego filmu miało być spaghetti z pesto w wersji raw, czyli na surowo. Ale kiedy zaszłam do sklepu z warzywami, zauważyłam, że mają tam na stanie okrę. No i nie mogłam się oprzeć. Także mała zmiana, dzisiaj będzie okra w pomidorach. A przepis wzięłam z bloga Palce Lizać. Zrobić okres z pomidorami, to oczywiście potrzebujemy okry oraz pomidorów. Przyda się też duża cebula, ale ja mam dwie mniejsze. Do tego dwa ząbki cząstku. Przepyszna kolendra. Trzeba trochę utłuc, żeby ładnie pachniała. Do tego sól, pieprz, trochę ksylitolu zamiast cukru, który jest w oryginalnym przepisie. I odrobina papryczki jalapeno, żeby było ostro. I jeszcze płyny, bardzo ważna rzecz, czyli oliwa z oliwek i białe wino, pół wytrawne. Okrę myjemy, bo tą okrę trzeba osuszyć. Niech sobie wyschnie, a tymczasem przygotowujemy danie. Najpierw musimy rozgrzać oliwę, żeby uprażyć na niej kolendrę, a potem dodać pozostałe przyprawy. Pokroimy cebulę, ja to zrobię w piórka. To samo robimy z czosnkiem, trzeba go pokroić drobniutko. Oliwa jest już ciepła, czuć już zapach i teraz będziemy prażyć kolendrę. Prażenie przypraw zawsze zaczynamy od tych dużych, a dopiero potem dodajemy te mniejsze. Więc prażę teraz kolendrę, papryczkę i jalapeno. Wrzucam pozostałe przyprawy, sól, pieprz, niech się to wszystko sobie pomiesza i wrzucam czosnek. Dobra, teraz wrzucamy cebulę. Tutaj trzeba działać szybko, bo przyprawy bardzo łatwo się przypalają, a jak się przypalą, będą gorzkie. Niech się cebulka troszeczkę zeszkli i leciutko się jeszcze udusi i za chwilę będziemy wrzucali okrę, a zaraz potem pomidory. I wrzucamy okrę. Zmieszamy trochę ogień i niech się wszystko dusi. Okra się dusi, a my w tym czasie możemy przygotować pomidory. Zgodnie z przepisem, który jest tutaj na blogu Palce Lizać, powinniśmy te pomidory sparzyć, odwlec ze skórki. Ale ja tego nie zrobię. Bardzo lubię, jak pomidory są w całości i nie pozbawiamy ich skórki, bo skórka też jest smaczna. Ale z pomidorów trzeba by się pozbyć twardych i niesmacznych części. W przepisie jest powiedziane, żeby dodać 400 gram pomidorów. To są zaledwie dwa pomidorki, więc pomyślałam sobie, że dodam ich troszeczkę więcej. Więc będzie pół kilo okry i jakieś pół kilo pomidorów. Pomidorki trochę poczekają, bo potrzebujemy jeszcze chwilę, żeby okra się udusiła. Ale pachnie! I to jest, kochani, ten moment, w którym dodajemy białe wino. I pomidorki. I dusimy wszystko do miękkości. Okra już jest miękka, bo to jest warzywo, które bardzo szybko się gotuje. Jest też bardzo delikatnym i łagodnym warzywem, ale pomidory potrzebują zmięknąć. No i już gotowe jest nasze danie pyszne. Okra się trochę rozgotowała, trudno, ale myślę, że będzie smaczne. Ta-dam! Super. Myślę, że smakuje równie dobrze. Zaraz będziemy testować i próbować, jak to ze smakiem wyszło. Tymczasem Was zachęcam do tego, żebyście sami spróbowali. Jeśli kiedykolwiek traficie na okrę, nie bójcie się tego warzywka. Bierzcie, kupujcie, gotujcie, testujcie i podzielcie się ze mną, co Wam wyszło. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Do zobaczenia niebawem. A na razie czekam na Wasze lajki i suby.